mówić głośno. Ja postaram się nie zanudzić was i nie będę wam tutaj krótko. Nazywam się Artur Ceroński, tam jest mój numer telefonu, mail. Jestem człowiekiem, który pracuje w Fundacji Zwycięzcy. Jestem współzałożycielem tej fundacji. Fundacja nasza zajmuje się między innymi takimi rzeczami, czyli docieraniem do ludzi w różnych miejscach, w szkołach, z perspektywą wychowania dzieci. Jestem teraz też terapeutą, ale nie będę was terapeutyzował, nie będę wam tutaj mówił jakichś rzeczy związanych z terapiami, bo nie o to chodzi. Ja chcę przez te pół godziny, żebyście zechcieli posłuchać mojej historii i żebyście chcieli troszkę ze mną pomyśleć. Ja wam będę to powiedzieć, nie będę wam tłumaczył za specjalnie rzeczy, ponieważ ja w tej szkole jestem już kilkakrotnie i zdaję sobie sprawę, że ostatnią rzeczą, której potrzebujecie, to jest to, żeby ktoś was pouczał. Ja mam dzisiaj 45 lat. Mając 17 lat trafiłem do więzienia za morderstwo. Jeszcze raz trafiłem do więzienia. Siedziałem wielokrotnie w więzieniach. Byłem w zorganizowanej grupie przestępczej. Handlowałem narkotykami, produkowałem narkotyki. Dzień dobry. Dlatego nie będę wam dzisiaj opowiadał o rzeczach z perspektywy terapeuty, tylko wam powiem o rzeczach z perspektywy złodzieja, dealera narkotyków i ćpuna. Wiecie, jak się ma 17 lat, to się zaczyna życie w zasadzie. Oczywiście niektórym się wydaje, że jest się dorosłym w tym momencie, mi też się tak wydawało. Byłem na 18 godzinach u mojego kolegi. Zaczęliśmy pić. Facet zapukał do drzwi jakiś. Ja byłem pierwszy, co byłem przy drzwiach. Chcę wam pokazać, jak łatwo sobie spieprzyć życie. Otworzyłem drzwi, byłem podcięty, byłem w paru kieliszkach wódki i facet też był pijany. Chciał wejść do środka. Myślał, że może po prostu. Myślał, że to jest impreza, że to w ogóle można przyjść. To był jeszcze taki czas kiedyś, bo to był 1990 rok. To był taki czas, że mety były. Nie było tyle marketów, co dzisiaj. Wódkę się odbywało w takich różnych miejscach. I on myślał, że to jest taka meta. Ktoś mu powiedział, że to jest tam meta. Usłyszał, że jest impreza, usłyszał muzykę. No i chciał wejść. Ja próżuję, mówimy, czego chcesz. Mówi, no chcę tutaj wejść. No i dochodził też mu do bójki. Zaczęliśmy się lać. W konsekwencji facet zginął. To jest bardzo proste zabić człowieka. Okazuje się, że zabić człowieka jest prostsze niż nawalić w gacie. Po prostu. I wiesz, ja swoje 18 urodziny spędzałem w więzieniu na Mokotowie tutaj. Na oddziale psychiatrii sądowej, gdzie przez kilka miesięcy badano mnie pod kątem poszukalności. Bo facet był zmasakrowany. Ja trenowałem karate od kiedy pamiętam od dzieciaka. Lubiłem się bić, lubiłem awantury różne i ja, kiedy zacząłem się bić z tym człowiekiem, to po prostu zmasakrowałem. Prokurator powiedział, że będzie żądał nawet 25 lat. Bo tacy ludzie jak ja powinni zawsze gnić w więzieniu. Ja w ogóle chcę wam powiedzieć taką rzecz, że mi nigdy nikt nie da szans żadnej. Nigdy nikt nie przyszedł do mnie z taką rzeczą jak ja do was tutaj. Ile razy w życiu byłem sądzony, ile razy byłem karany, tak wszyscy sędziowie w tym mieście, tak, twierdzili, że muszę zgnić w więzieniu. Nikt mnie nie dał szansy. Nigdy kurczę nie usłyszałem od żadnego prokuratora, od żadnego policjanta, od żadnego sędziego, że jest jakaś dla mnie szansa. Rozumiecie? Nigdy nikt nie powiedział. Wszyscy twierdzili, że pamiętam, jak ten sędzia dawał mi wyrok za tym morderstwo, to powiedział, że dzikie zwierzę powinno siedzieć w zoo, a dzicy ludzie w więzieniu. On miał taką w ogóle zajawkę. To był facet w ogóle, co podpisywał karę śmierci mnóstwo razy w swoim życiu. Ale ja się tam nie znalazłem dlatego, że system był. Ja się znalazłem dlatego, że zdecydowałem się na to, co robiłem. Mimo że byłem pijany, to mnie nie tłumaczyło.
Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest bardzo ważna sprawa, żebyście zajrzeli, że ja na nikogo nie zrzucam winy. Ja po prostu, zabiłem człowieka. Facet się rodził 6 dzieci i to była sytuacja nie do odwrócenia. A ja z perspektywą, że skończę, że wyjdę z więzienia, jak będę stary, siedziałem w więzieniu. Mówiłem, że to był alkoholikiem, to był człowiek, który chlał. Może to nie był jakiś taki gostek, że tam nas pił czy coś, bo tak nie było, nie? Ale po prostu pił. Uważał, że po prostu taki jest sposób na życie. I ja nie miałem żadnych autorytetów. Natomiast to ciekawe, w więzieniu spotkałem momentalnie autorytety. Momentalnie spotkałem ludzi, którzy zaczęli mi imponować, na których patrzyłem i widziałem w nich coś takiego, czego mi brakowało przez całe życie. Wiesz, ja dzisiaj umiem to nazwać, wiesz, ja dzisiaj to mogę sobie to ponazywać, ale wtedy ja po prostu odkryłem, że to jest mój świat. I wiecie, co jest najbardziej poprane w tym wszystkim? Że ja w ogóle wtedy uważałem, że jest wszystko w porządku. Ja, najgorsza jaka jest zajawka, to jest taka, że ci się życie sypie, że masz spieprzone wszystko dookoła, a jesteś w ogóle przekonany, że jest super. Ty uważasz, że to jest żaden problem. Pamiętam, jak moja matka przyjechała do mnie na widzenie, oczywiście mnie aresztowano natychmiast, przyjechała do mnie na pierwsze widzenie, ja już miałem napis na czole zatatuowany z napisem kocham wolność, a z tyłu pieniek i siekierę i napis tylko dla kata. Jak ona mnie zobaczyła, to się rozpłakała. Mówię, Artur, co jest? O co chodzi? Ja mówię, mamo, wszystko jest dobrze. Rozumiem, wszystko jest dobrze. Jeśli istnieje taka ściema i że nie tylko ty tak myślisz, że wszystko jest dobrze, ale ten świat, który jest wokół, klepie cię po plecach i mówi, nie ma problemu, wszystko jest spokojne. Nie ma, to nie jest problem. Ale problem był, facet nie żył, a ja się spodziewałem 25 lat. Wiecie, stało się coś ciekawego, mój ojciec przestał chlać, w ogóle przez pamięć. Zobaczył, że spieprzył życie, nie tylko swoje, ale i moje. Zaczął z mnie przyjeżdżać na widzenia. I ja go w ogóle nienawidziłem. Nienawidziłem mojego ojca. To był w ogóle dla mnie wróg numer jeden. A na tych widzeniach ja go pokochałem. Coś się stało we mnie takiego, że ja w ogóle... Ja myślałem w ogóle, że można od nowa. Jakbyś to się zacznie od nowa wszystko. Wiecie, facet zaczął wkładać wszystkie możliwości swoje w to, żeby mnie z tego więzienia wyciągnąć. To był czas, gdzie komuna się wycofywała. Gdzie Solidarność zaczęła obejmować wszystkie stołki w Polsce i jeszcze te stołki, które były obsadzone przez komunistów, to tam każdy brał nie mógł. I mój ojciec zaczął dawać łapówki. Wziął mi jednego z najlepszych adwokatów w Warszawie wtedy. Zaczął dawać łapówki i ja dostałem tylko 10 lat za to zabójstwo. Dostałem 10 lat, potem mi to spadło na 8 lat, bo adwokat był dobry, ale mój ojciec nie poprzestał na tym. I zaczął dawać pieniądze naczelnikowi więzienia. Ja dostałem warunkowo, on mi kupił warunkowo. I on mnie wykupił z tego więzienia, ja siedziałem niecałe 3 lata w więzieniu. Ale miesiąc przed moim wyjściem na te warunkowe, co mój ojciec załatwił, dostałem telefon. Wiecie, w więzieniu nie można czegoś takiego zrobić, że sobie możesz, że cię poproszą do telefonu. Wiesz, możesz zadzwonić, bo możesz, nie? Ale nie może ktoś do ciebie zadzwonić. I mnie wziął wychowawca, mówi, Artur, telefon do ciebie. Ja przyszedłem do niego do gabinetu i moja matka dzwoniła płacząc. I mówi, że ojciec zginął wypadkiem. I wiesz, miesiąc przed moim wyjściem, ten ojciec, którego już pokochałem, po prostu zginął wypadkiem samochodowym. I wiesz, ja wyszedłem na miesiąc przed tym warunkowym, wyszedłem na przepustkę, na pogrzeb, nie? Ja pamiętam, że stałem przed kościołem i... Wiecie, we mnie coś się stało. Coś pękło. Doszła do mnie taka myśl, że ten świat jest tak zły, rozumiecie, że ja normalnie nie mogę w nim żyć. I że albo ja będę taki jak ten świat, albo ten świat mnie wciągnie nosem. I wtedy ja postanowiłem, że ja nie będę, jak moja matka, za parę groszy pracował całe życie i nie będę w ogóle, ja nie będę tak żył. Nie będę żył byle jak. Stałem się złodziejem, zacząłem kraść, zaczęliśmy robić napady, robić różne rzeczy. Jak w ogóle będziecie chcieli, w internecie jest kilka tysięcy filmów z udziałem moim i żoną w telewizjach w Polsce, bo oni, jak nastąpiła zmiana w moim życiu, o której potem wam powiem, to wszystkie te telewizje zaczęły szukać, dlaczego się stało. Bo ja
hierarchii przestępczej też bardzo wysoko. Trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy, trzeba być bardzo bogatym człowiekiem. Ale wtedy przed tym kościołem doszedłem do takiego wniosku, że ten świat jest tak zły, że ja w ogóle, żebym się mógł w tym świecie odnaleźć, to ja muszę być taki jak ten świat. Wiecie, łyknąłem kolejną ściemę. Ta ściema wyglądała w ten sposób, że przyjrzyj się wokół i bądź jak to wszystko wokół. Wiecie, dzisiaj rozumiem, że zdrój ten rzeki płyną tylko z dechły ryby, to jest dla mnie prosta konstrukcja gwoździa. Rozumiesz? Ale kiedyś mi się wydawało, że muszę być taki jak ten świat. Że muszę się kurczę przepchnąć łokciami. Wiesz, w więzieniu poznałem ludzi, którzy mówili mi, że można żyć ze złodziejstwa. Ja im uwierzyłem. Wiecie, ale niebawem trafiłem drugi raz do więzienia za napad bronią na kantę, wymiany walut. To był artykuł 210 wtedy, paragraf 2. Miałem 5 lat w zawieszeniu za to zabójstwo. I tutaj groziło mi 12-15 razy za ten napad. Poszedłem już na recydywę, a już wtedy zacząłem chodzić za gatą, moją żoną, która tam jest z tą kamerą. Miała wtedy 15 lat. I pamiętam, że jak przyjechałem na pierwsze widzenie, usiadła za tą szybą. Ja widziałem, że wyjdę za 15, może 20 lat z tego więzienia teraz, bo już ojca nie ma. Nie ma kto się wstawić za mną. Rozumiecie? Już nie wiem nic. Moja matka była strzępem nerwów. Patrzyłem na nią i postanowiłem zrobić wszystko, żeby z tego więzienia wyjść. Postanowiłem, że po prostu... Wiecie, ja się zakochałem się w nim. Ale chciałem być wolnym człowiekiem. I postanowiłem, że nawet zniszczę sobie zdrowie, żeby tylko wyjść z tego więzienia. I tak zacząłem robić. Zrobiłem sobie nowotwór. Nie będę wam tego opowiadał, nie mam czasu na to teraz, ale znacie sobie, chcecie go to sobie znaleźć. Zrobiłem sobie nowotwór. Zacząłem przez 2 lata robić różne rzeczy ze swoim ciałem. I wypuścili mnie na wolność, bo się bali, że umrę. Stan mojego zdrowia był tak zły, że nie mogli mnie leczyć. Było w tym momencie, w tamtym czasie w Polsce oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej dla więźniów. A więc wodzili mnie na Lindleya pod konwojem i coś tam robili i tak dalej. Wreszcie mnie wypuścili na wolność. Ale już w tym czasie, jak siedziałem, w domu siedziałem 3 lata kolejne, poznałem ludzi, którzy byli naprawdę bogatymi przestępcami. To nie byli już ludzie, słuchajcie, którzy byli jakimiś młodzieżkami drobnymi, tylko to byli dealerzy narkotyków. To byli ludzie wymuszający haracze, to byli ludzie, o których pisały gazety. Szczególnie z jednym z nich się zaprzyjaźniłem. I kiedy wyszedłem na wolność, zacząłem z tymi ludźmi działać. Wiecie, ja nie wiem, jakie narkotyki mieliście do czynienia z kiedykolwiek. Ja pierwsze narkotyki, jakie w życiu miałem z tym ręku, to było 250 gram heroiny. Jak ja to sprzedałem, zarobiłem 6 tysięcy złotych, to myślałem, że połowę znalazłem do pracy. Wiecie, moja matka zarobiła 1500 wtedy miesięcznie. Tak ja zarobiłem 6 tysięcy przez to, że przewiozłem rzecz z miejsca na miejsce. Rozumiesz? Ja mówię, kurczę, żeś nie umiechać. I złapałem się na kolejną pułapkę. Wiecie, jaka jest kolejna pułapka? Że pieniądz w ogóle jest najważniejszą rzeczą na świecie. Pieniądz dla mnie Bogiem się stał. Ja zacząłem uważać, że ja, jeżeli nie będę miał dużo pieniędzy, to po prostu ten świat mnie zniszczy. Wiecie? I zacząłem mieć dużo pieniędzy. Zaczęliśmy robić bardzo różne rzeczy. Handlowaliśmy narkotykami różnymi. Zaczęliśmy produkować amfetaminę. Rozprowadzaliśmy ją w szkołę, w różnych miejscach. Wiecie, ja amfetaminę dawałem dzieciakom, które miały osiedlu za sprzątanie piwnicy. Nie wiem, ile otrułem dzieci narkotykami. Nie mam pojęcia. Ja osobiście stałem się ćpunem bardzo szybko. Oczywiście nie uważałem się za ćpuna. Wiesz, paliłem krak, wąchałem kokainę, wydawałem sobie dużo pieniędzy. Uczyłem się po burdelach i w różnych innych miejscach. Uważałem, że jestem w ogóle panem świata, wiecie. Tak mi się wydawało. Moje ego wyrosło, czyli ten góra. A tak naprawdę w środku to ja byłem zalękniony szczeniem. Bo prawda jest taka, że robisz różne rzeczy, wiesz, a w środku się boisz. Po prostu się boisz, wiesz. Tylko człowiek jest świetnym aktorem, jest w stanie zrobić w ogóle taką otoczkę do swojego życia, rozumiesz, że wszyscy łykają, że ty jesteś ktoś. Rozumiesz? Wiesz, imponowało mi to, że mieliśmy dużo pieniędzy, bardzo dobre samochody, świetnie wyglądaliśmy, podróżowaliśmy po Europie, w ogóle jedna wielka impreza. Wydawało mi się, że w ogóle tak się żyje. Wiecie, brałem coraz więcej narkotyków. Oczywiście na super ekskluzywnych imprezach. 3-krotnie umierałem od kokainy, 3-krotnie zdawało mi serce, 3-krotnie budziłem się na ojomie. Wiecie, na naszych spotkaniach, tutaj jest akurat was garstka, ale bywają spotkania, że są setki młodych ludzi. Ja na naszych spotkaniach są dealerzy. Bo,
ponieważ jest to poznane, bo ja widzę to. Kiedyś nawet byliśmy w Warszawie, to jeden przypadek taki, że chodziliśmy na profilaktykę i w szatni sprzedawali towar. I po prostu jednemu torba wypadła i chłopaki od nas mówią, Artur, bo to tych dwóch mówi, ma towar przy sobie. Ja oczywiście nie ujawniłem, tak, bo to nie jest moja rola w tym wszystkim. Natomiast powiedziałem mu, jeżeli handlujesz narkotykami, tak, to ty dla mnie jesteś bitawała. Tak. Tutaj jest mój adres, mój numer telefonu, adres jest na fejsie. Tak. Jak chcesz o tym porozmawiać, zapraszam serdecznie. A mówię, jesteś pała dlatego, ponieważ ty ludzi. A mówię ci to z perspektywy człowieka, który tu ludzi. Wiesz. Ja patrzyłem na tych, oczywiście ja nie powiedziałem, kim oni są w dyrekcjach nikomu, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja byłem tym, który truł. Każdy człowiek, który handluje narkotykami, to jest człowiek, który niszczy innych. A każdy człowiek, który bierze narkotyki, to jest potencjalna ofiara. Nie wiem, ilu moich kolegów padło od kroku. Nie mam pojęcia. Dzisiaj mam z niewieloma już kontakt. Zatem zakładam, że po prostu wielu z nich po prostu już nie żyje. Ja bym trzykrotnie zszedł od kokainy. Wiecie, czasami ludzie mówią, że ciężkie narkotyki, tak, to nas interesuje, marihuana. Wiecie, my mieliśmy też poletko marihuany, handlowaliśmy marihuaną. Ja pamiętam, że mieliśmy takiego gostka, zawsze go wspominam, kiedy mówię o tej rzeczy, miał na imię Bogdan. Bogdan palił tylko marihuanę, papierosy nie palił. Bogdan suszył, Bogdan robił różne rzeczy, no bo oczywiście to, co szło na miasto, to nie było to, co było zdjęte z krzaka, tylko to było łączone, to było różne rzeczy łączone w benzol, różne sprawy. Ale Bogdan od samej marihuany miał tak zajechany łeb, jak kogoś maciarza. Bogdan nawet nie mówił po ludzku już. On nie mówił chleb, tylko kruszelec mówił. On nie mówił serek topiony, tylko topielec. Wiesz, Bogdan miał już coś takiego z mózgiem, tylko od marihuany. Wiesz, no niczego więcej. Bogdan nie brał innych twardych narkotyków. Jak dzisiaj często mnie pytają dzieciaki, co się stanie, jak będę jadł tylko marihuanę, ja mówię, będziesz jak Bogdan. Mówię, a nie chcesz po prostu wiedzieć, jak on wygląda, jak on funkcjonuje. Mówiłem o tym dlatego, bo doświadczyłem osobiście kontaktu z narkotykami. Doświadczyłem kontaktu z alkoholem. To nie znaczy, że ja dzisiaj nie wypiję sobie wina czy piwa, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja chcę wam pokazać pewien schemat, pewną rzecz, jak to działa, że bardzo łatwo w coś wejść, myśląc, że to nie przynosi żadnych skutków ubocznych. Przynosi skutki uboczne. To przynosi. To jest jak maszyna. Rozumiecie? Narkotyki, kokaina, którą ja brałem, ona doprowadzała do tego, że u mnie było coraz mniej hamulców. Ja wchodziłem w coraz konkretniejsze rzeczy. Rozumiecie? Bez tego bym nie wszedł. Wiecie, bez tego bym nie ruszył pewnych rzeczy. Ale chodzi o to, że narkotyki robią z naszym umysłem coś takiego. I taki jest cel zresztą tych narkotyków. Żebyśmy robili kolejne rzeczy, które nas uzależnią często o wiele bardziej niż te narkotyki. Ja byłem uzależniony od narkotyków, ale byłem bardziej uzależniony od pieniędzy. A jeszcze bardziej byłem uzależniony, wiecie od czego? Od egocentryzmu. Ja po prostu rosłem, kiedy ludzie na mnie patrzyli, kiedy mówili, o jak super wyglądasz, jakie fajne rzeczy masz i tak dalej, rozumiesz? To mnie wchodzi. To było coś, co mnie stymulowało. Czemu? Bo byłem odrzucony od małego, bo to odrzucenie gdzieś głęboko się działo, rozumiesz? A to coś mnie później stymulowało. Wiecie, to trwało ponad 4 lata, bogaciłem się, miałem coraz więcej pieniędzy, coraz więcej tak zwanych przyjaciół. I poszedłem po raz trzeci do więzienia. Ale zanim poszedłem po raz trzeci do więzienia, to było w ogóle ciekawe, jak ja pójdę po raz trzeci do więzienia, bo już był na mnie wydany wyrok, chcieli zabić mnie, chcieli porwać moją narzeczoną, naszego małego synka, czyli który ma 19 lat, ale jak gdzieś pamiętam, miał 8 miesięcy, jak mieliśmy najście konkurującej grupy na nasze mieszkanie, to Agata stała z Wiktorkiem, trzymała go za usta, żeby nic nie powiedział, a ja stałem z bronią przy drzwiach i wiedziałem, że jeżeli oni wejdą, to zastrzelę tyle osób, ile wejdzie. Bo jeżeli ja ich nie zastrzelę, tak, to oni mi zawiną moją kobietę, zawiną mi moje dziecko, rozumiesz? Jeżeli nie zapłacę pieniędzy, tak, to oni mi ich nie oddadzą. A więc, rozumiecie, to jakby to wszystko doprowadziło mnie do tego miejsca. Z jednej strony moje życie było super, było fajne. Ktoś patrzył na nas z boku, mówił wow! A z drugiej strony ja wiedziałem, co się ze mną dzieje. Coraz bardziej się bałem. Koks doprowadzał do tego, że zacząłem mieć jazdy. Ja wszędzie widziałem wrogów. Wszędzie. Ja jakikolwiek samochód za nami jechał, ja byłem, już miałem, nie brałem nic, ja już miałem taką jazdę, że to są ludzie, którzy nas śledzą i z którymi zaraz się będziemy strzelać. Tego dochodziło. Wielu moich kolegów zaczęło ginąć.
Zaczęły być wojny gangu w Warszawie, ludzie jechali na spotkanie, już nie wracali z tych spotkań. Rozumiesz? Kiedy mój kolega miał fajną żonę, fajne dziecko, pojechał, tak? I już nie wrócił. Był blisko mnie. Było wielu takich ludzi. Ale dostaje się po raz trzeci do więzienia. To jest ciekawe. Mam pieniądze, mam układy, mam świetnego adwokata, który dbał o moje wszystkie sprawy, ale idę siedzieć za jakieś głupie pobicie sprzed wielu lat, które odraczam w ogóle przez 8 miesięcy, przez 8 lat, za różne pieniądze i tak dalej. Mam 10 miesięcy do odsiadu. Zamykają mnie do więzienia i wiecie, to było przełomowe zamknięcie. To był mój trzeci wyrok, mój przedostatni wyrok. Potem jeszcze raz siedziałem, wyciągnęli mi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i bardzo duże wyłudzenia finansowe. Ale tym trzecim wyrokiem stało się coś, o czym chcę, żebyście wiedzieli. Ja myślałem, że po prostu sobie odsiedzę, okej. Nie mogę, mówię, uwzięli się na mnie, już pomijam, dlaczego mnie zamknęli, kto mnie zamknął, bo tam policja gospodarcza brała w tym udział przede wszystkim. Ale mówię, okej, odsiedzę sobie, wyjdę i będę dalej robił swoje. I zdarzyła się taka rzecz, że któregoś dnia wszedł do celi kolejny człowiek. Pamiętam, to był taki czas, kiedy ministrem sprawiedliwości był nieżyjący dzisiaj pan Kaczyński, brat Jarka. I on doprowadził do tego, że w Polsce zamknięto 12 tysięcy więźniów więcej niż było więźniów. Wszystkich zamykali. Opowiedzieli na sobie. Alimenciarz się jakiś do pudła ze złodziejami razem. Jakiś tam inny miał coś tam do pudła. I siedzieliśmy jak ślepi w ogóle. I wszedł kolejny recydywista, wiesz, do tej celi. I ja byłem w ogóle... Więzienia się nie bałem. Ale w ogóle, wiecie co jest więzieniem najgorsze? Więzieniem najgorsza jest sytuacja taka, że 23 godziny siedzisz w jednym miejscu i godzinę chodzisz po spacerze. I to jest więzienie. Ja ci powiem tak, żeby tam nie wiem, co było dobrego, tak? To tylko ta sytuacja po prostu cię wykańcza. Tylko i wyłącznie to. W celi siedzi kilkunastu recydywistów, którzy mają zajechane łby, tak? Na wolności, proszę ciebie, lali, tłukli ludzi, a teraz oglądają, proszę ciebie, Klan albo Modę na sukces, albo inną zarazę w tej telewizji, rozumiesz? I oni łez kierują, rozumiesz? I disco polo słuchają. Czujesz klimat? Wiesz, bo to takie coś jest, taka sytuacja. Ja w tym wszystkim jestem, ja wiesz, w ogóle męczy mnie to. I wchodzi ten człowiek i on miał taką grubą książkę w ręku. Niósł ten swój Majdan i niósł tą książkę. Ja mówię, co tam masz za książkę? Bo ja byłem szybko zainteresowany czymś, co odwróci moją uwagę od tego syfu, który jest wokół mnie. Rozumiesz? Jakkolwiek sam byłem rzeźbą tego syfu. A on mówi, to jest Biblia. Ja mówię, jak to Biblia? Skąd ty masz Biblię? A tu przychodzi takich dwóch wyczesanych, mówi gości, na takich misjonarzy przynieśli mi. Ja mówię, ale gdzie to przychodzi? O co chodzi? No takie spotkania są w sobotę. A ja byłem tym bardzo zainteresowany, ponieważ każde spotkanie, gdziekolwiek i z kimkolwiek, rozumiesz, powodowało, że mogłem wyjść z sceny na 2 godziny. Ja się zapisałem już do wszystkich, na AA się zapisałem, do terapeutów, rozumiesz. Tam chodziłem, się miałem, wiesz, oni na AA przychodzili, stawiali pomóżki. Rozumiesz, że tam pierdoły badali, tam chęć alkoholik, ściśnięty alkoholik. Wiesz, ja też nie matur alkoholik, rozumiesz, w życiu alkoholikiem nie byłem, ale byłem z nim. Nie byłem w ogóle w tym marazmie celowym, tak? Mówię do mnie, do niego, to ty, to zapisz mnie do tych ludzi, tak? To zapisz się, ja w ogóle, on dobra, zapiszę cię. No mówię do niego, a ta Biblia, co to jest ta Biblia? A no, no mówi to, mnie dali, mówi to. A jak chcesz, to ci dam. Ty, taki był przywiązany do tego. Wziął mi, dał to Biblię. Ja mówię, jakoś mówię, może... Jakoś się zawieszę na coś. Gazety mieliśmy zawsze 2 dni do tyłu, rozumiesz? W telewizji, w ogóle te seriale i tak dalej. Mówię, dobra, ja poczytam tę Biblię, może coś mi się w tej głowie zacznie. Ale poczytałem dzień, drugi, no wkurzyło mnie to wszystko. Okej, okay, odłożyłem, ale wyszedłem na te spotkanie. Wyszedłem na te spotkanie, w tym spotkaniu widziałem od 2 starszych gości. I słuchajcie, i oni mówili o tym, że jest w ogóle jakiś Jezus, który jest w stanie uratować życie człowieka. Ja mówię, kurczę, co oni biorą, wiesz. Ja mówię, jeden drugi na gitarze grał i mówi, że spotkał Jezusa w ogóle. Ja mówię, moje brawa się lesbi. Bo jak ja brałem kwasy, wiesz, to widziałem różne rzeczy. Kiedyś się nażarłem kwasu, siedziałem w szafie, 6 godzin chyba. I dzwoniłem z pilota do tego, telewizora. I miałem świetny czas. Rozumiem. Innym razem widziałem, jak muzyka w głośniku wychodzi. Głośnik, muzyka, mówię. Wiesz, jest impreza. A on mówi, że on nie tu został na kolce.
Ja byłem na Wzyciu na kolce tego kolesia, tam przez ciebie wiedzieli, na kolce rzeźnia było, oni lali pod siebie, rozumiesz, ci ich polewali szlafem wody. Czujesz? A ten, słuchaj, mówię, odjechani goście. Ale wiecie, ujęła mnie jedna rzecz. Pewność, z jaką ci ludzie mówili o tym zjawisku. Ja mówię, kurczę, o co tu chodzi w ogóle w tej chwili? Ja zacząłem czytać tą Biblię, bo mówię, ja się dowiem, co to jest za zjawisko. I słuchajcie, i ja czytałem to miesiąc, drugi, trzeci i któregoś dnia doszła do mnie bardzo prosta myśl. W ogóle mówię, jest Bóg, a ja mam pojechanie w życiu i nie potrafię w ogóle sobie poradzić z tym zjawiskiem. Trafiło to w imię, jak biorą, wziąłem kartkę, biorą, mówię, napiszę do Agaty, piszę do niej list. Mówię do Agaty, piszę do niej tak, Agata, jest Bóg i muszę zmienić swoje życie. Ta przyjechała na widzenie, mówi, tyle kilu. Co teraz zrobisz, mówi kretynie, kościół założył, będzie wbudzał pieniądze teraz. Czego jeszcze nie zrobiłeś? Tylko tego nie dotknąłeś jeszcze, mówi. Wyszła z widzenia, ona nie chciała mi wierzyć. I wiecie, mnie w tym stanie do sztubu wywierzył. Zostało mi 3 miesiące, czy 4 do końca, nie pamiętam, wiecie mnie do sztubu i tam sztubie. Słuchajcie, ja podjąłem decyzję, uważam, że najważniejszą decyzję w moim życiu. Ja tam, sam będąc sam w celu, uklęknąłem, oddałem życie Jezusowi. I coś mi opowiem. Ja nie jestem religijnym człowiekiem, mam wywalony na religię w ogóle, mnie nie interesują te klimaty. Ale w tym momencie, kiedy podjąłem tą decyzję, moje życie uległo absolutnej zmianie. Absolutnej zmianie. Stąd też, kiedy wyszedłem na wolność, zaczęły się interesować nami telewizje, różne stacje radiowe i tak dalej. Bo to, co się stało, było dla ludzi niewytłumaczalne. Jak nie uważali, że świrujemy, żeby teraz nie siedzieć i nie uważali, że to jest rynek finansowy i tak dalej, i tak dalej. A ja naprawdę zaufałem Jezusowi. I coś wam powiem. Chciałem wam zostawić bardzo prostą informację, że tylko od waszej decyzji zależy, czy sobie spieprzycie życie, czy sobie nie spieprzycie życie. Bo tylko mówię, nie ma takiego człowieka na świecie, który by na ciebie tak wpłynął, tak? Aby ci spieprzyć życie. W ogóle nie ma takiego czegoś. Nieważne z jakiej rodziny pochodzisz, nieważne jak wojny pochodzi w życiu. Tylko ty jesteś panem sytuacji. Tylko i wyłącznie. A druga informacja jest taka, że jak się zorientujesz, że to, co ja mówię, ma sens, to zachęcam cię do prostej rzeczy. Zrób taki sam efekt. Ja mu oddałem swoje życie. I dzisiaj normalnie funkcjonuje. Kobieta, którą chciałem zabić, bo chciałem ją kiedyś zastrzelić, jak się nasz pan dealer taki przyszedł, nie? Pokaliśmy razem, piliśmy i powiedziała, parę słów za dużo. Przeładowałem broń, przystawiłem jej do głowy i pociągnąłem ze spustu. Dzięki Bogu najwyższemu, w ogóle mój brat się rzucił na mnie w tym momencie, kiedy pociągałem ze spustu. Odebrał mi broń, wziął magazynek i uciekł, bo mi ją zabił. Biłem ją, kiedy była nawet w ciąży. Dzisiaj ona jest moją żoną. Wszystko mi przebaczyła. Mamy dwoje dzieci. Normalnie funkcjonujemy. Rozumiecie? A jednym z celów mojego życia jest to, żeby dotrzeć do największej ilości ludzi, żeby zostawić im bardzo proste poselstwo. Żeby sobie nie skrzenili życia. I że jest nie coś więcej, niż tylko to, co się widzi własnymi oczyma. Wiecie, wokół nas jest tyle syfów, że jeżeli samodzielnie nie będziemy podejmować decyzji, to będzie masakra. Dlaczego wam zostawiam numer telefonu? Bo może będziesz chciał zadzwonić do mnie pogadać. Po prostu to zrób. Może być tak, że będziesz chciał pogadać o sobie albo o innych. Po prostu to zrób. Zadzwoń do mnie, albo napisz mail, albo znajdź mnie na fejsie, albo po prostu weź na moje nazwisko w internecie, to ci wyrzuci wszystkie dane, wszystkie kontakty itd. Jestem człowiekiem, który przeżył te rzeczy osobiście i wiem, w jaki sposób można poradzić sobie w różnych sytuacjach życiowych. I wiem to nie dlatego, że się tego nauczyłem, tylko dlatego, że te rzeczy przeżyłem. Rozumiecie? Doprowadziliśmy nasze życie dzięki Jezusowi do miejsca, w którym jesteśmy teraz. Moja żona, którą też wkręciłem w swoje sprawy przestępcze, w piątek miała ostatni wyrok, to 19 lat, jeszcze prawo nas ciekawe, 19 lat. Rozumiecie, jak to działa?
19 lat. Rzeczy fajnie wyglądają, jak są na początku. W ogóle wszelka patologia fajnie wygląda, jak są na początku. Ale to potem to się ciągnie w człowieku, jak kometa. Ja naprawdę wiem, w jaki sposób różne rzeczy wyjdą. I chcę wam zostawić tą najważniejszą myśl. Pamiętajcie, że wszystko zawodzi, to Jezus nie zawodzi. To nie jest Jezusik przy wielkim cycku Maryjki. Rozumiecie? To naprawdę jest ktoś. A diabeł to jest bita pała. Nie daj mu się dojeżdżać. Po prostu. Nie daj się ściągnąć. Ode mnie to jest wszystko, przyjaciele. Jeżeli chcecie pogadać, ja mogę tu jeszcze pogadać z kimś z was na osobności. Jak tylko chcecie, nie ma żadnego problemu. Jeżeli chcecie się kontaktować ze mną, zapraszam serdecznie. Także wszystkiego dobrego.